Witam w kolejnym odcinku programu Najgorsze Gry Wszechczasów. Dzisiaj kolejny po Wilczym Czańcu i Ardennes Offensive FPS rozgrywający się w II wojnie światowej. Jednak w porównaniu do wyżej wymienionych, produkcja pokazana w tym odcinku mogłaby zjeść je na śniadanie. Dlaczego? O tym w tej recenzji. Zapraszam do oglądania. Operation Avalanche jest FPS-em skradanką stworzoną w 2005 roku przez Cyanean Services Limited, którzy oprócz dzisiejszego cudaka są znani z Operation Sandstorm, gry, która jest identyczną kopią tego tytułu, lecz w innych realiach. Obie gry zostały wydane przez IGU Publishing i niedługo po nim zostały wycofane ze sprzedaży, dzięki czemu nie można ich znaleźć w sklepach. Choć i tak desperaci znajdą to gówno w różnych portalach aukcyjnych. Jakimś cudem znalazłem jeden działający egzemplarz, niestety albo stety, w języku niemieckim. Przekonajmy się, jak wiele gówna jest zawarte w tej cudzysłów grze. Co do oceny z różnych portali, nie znalazłem żadnych recenzji średni graczy oraz opinii w przeróżnych serwisach internetowych oraz aukcyjnych. Jak zwykle zacznijmy od menu. Możemy rozpocząć nową grę, wczytać misję, wejść w opcje i najlepsza rzecz – wyjść. W opcjach możemy skonfigurować grafikę, audio, sterowanie oraz zobaczyć listę twórców. W grafice możemy zmienić tylko gamę, rozdzielczość można zmienić pierwszy raz włączając grę. W audio możemy zmienić głośność efektów dźwiękowych i muzyki oraz zmienić audio ze stereo na mono. W sterowaniu możemy zmienić widok z wolnego na automatyczny, czułość, inne duperele oraz konfigurację klawiszy. I tutaj kolejny absurd. Ktoś miał tak nasrane we łbie, że przyporządkował strzał dla prawego przycisku myszy. Ktoś musiał mieć naprawdę wielki jaj, aby aż tak spierdolić menu. Teraz o interfejsie, który jest naprawdę bardzo skromny. W lewym górnym rogu mamy ikonę posiadanej spluwy oraz amunicję do niej, a w prawym górnym rogu pasek zdrowia, żadnej mapy oraz żadnych strzałek. To jest gra dla prawdziwych hardkorów, a nie casuali. A co z fabułą? Właściwie nie istnieje. Grę rozpoczynamy od razu wkraczając do akcji, bez żadnego wyjaśnienia, celów, notatek oraz czegokolwiek mówiącego o co chodzi. Jedynie z tytułu tej gry można się dowiedzieć, gdzie akcja się rozgrywa. Tak jest, cutscenki w tej grze niczego nie wyjaśniają, są zapychaczami, po prostu cudownie. Teraz o uzbrojeniu. Mamy Velroda, który wygląda jak kloc drewna, bądź Lugera, MP40, Kar98K oraz granaty. Broni kiepsko przypominają te z rzeczywistości oraz beznadziejnie się z ich strzela. Velrod podczas strzału odrzuca na milisekundę, MP40 natomiast wcale, a o karku nie będę nawet wspominał, jest aż tak spierdolony. Jedynie granat można uznać za poprawnie zrobiony. Kolejną rzeczą są przeciwnicy. Nie dość, że są to tylko dwa modele powtarzające się przez całą grę, to jeszcze ich inteligencja jest zmienna niczym pogoda w Polsce. Raz dokładnie wiedzą, gdzie jesteśmy i telepatycznie włączają alarm, a raz nie zauważają nas w ogóle, mimo że stoimy przed nimi. Kolejną rzeczą jest też to, że rzadko co się poruszają, a jeśli już robią, to ciągle tymi samymi drogami w kółko. I kółko. Oprócz tego nie potrafią korzystać z broni. Ciągle płodują, a jeśli już nas trafią, zadają nam naprawdę małą ilość obrażeń. Prędzej przegramy misję po usłyszeniu alarmu, choć czasem koleś z karkiem może nam dokopać. Wrogowie także, o dziwo, kiedy zginą, bardzo często mogą posłać w naszą stronę telepatycznie jedną kulkę. Poza przeciwnikami w jednej z ostatnich misji mamy cywila. Nie dość, że został obdarzony rewelacyjną sztuczną inteligencją, to też trzeba podkreślić fakt, że umie się teleportować. Jednak to nic w porównaniu do alarmu. Rozumiem, że gra miała być skradanką, ale no kurwa bez przesady. Raz przechodzimy przez pewne miejsce i nie doświadczymy go, ale jeśli zginiemy i powtórzymy dokładnie tą samą drogę, zgadnijcie co się dzieje. Usłyszymy sygnał, choć nikogo nie ma. Kolejną głupotą jest też to, że musimy dokładnie przejść pewną drogę wyznaczoną przez twórców. Jeśli choć raz zboczymy z kursu bez względu na to, czy ktoś nas zauważy czy nie, zawsze misję kończymy przegraną, jednak najczęściej zdarza się alarm w momencie, w
którym być go nie powinno. To tak jakby podczas kończenia ciężkiego etapu wywaliły korki. Takie kwiatki zdarzają się w misji trzeciej, której nawet sam Snake z Metal Gear by nie przeszedł. Alarmy to więc czysta loteria. Przez to gówno postanowiłem zmienić poziom trudności na łatwy, żeby zobaczyć, co się zmieni w tej misji. I zgadnijcie co, dodali nam 2 pociski do Veleroda. Tak jest, jak na gównianą grę przystało. Poziomy trudności niczego nie zmieniają oprócz dodania amunicji. Co to kurwa jest? A jak prezentują się misje? Są powtarzalne, krótkie i pozbawione logiki. Nie ma żadnego związku z cudzysłów, fabułą, nigdy nie dostajemy celów, więc przez całą grę musimy sami myśleć, co autor miał na myśli oraz co mamy aktualnie zrobić. Ciągle przechodzimy przez te same budynki, drogi oraz dokładnie tą samą ścieżkę, by wykonać zadanie. Przechodzenie tej gry jest jak wchodzenie w szambo. Im głębiej wejdziemy, tym większe gówno zobaczymy. Właśnie taki jest level design. Oprawa jest do dupy pod każdym względem, mdłe kolory, okropne tekstury wyrwane z 2000 roku, paskudne modele, drewniane animacje, beznadziejne efekty specjalne oraz świecące tekstury. Twórcy powinni dostać karnego okutasa za tak okropną grafikę. Dźwięki też dorównują wizualnej części programu. W grze oprócz menu nie istnieje muzyka, chyba że dmuchanie symulujące wiatr do mikrofonu można nazwać kompozycją. Dźwięki broni także nie należą do udanych, są zbyt puste i przypominają bardziej strzały z kapiszona, a o odgłosach po zabiciu już nawet nie będę mówić. A teraz wisienka na torcie. Stabilność. Złe działanie widać już od początku. Po konfiguracji rozdzielczości i kliknięciu play, gra nie uruchamia się wcale. Potem jest jeszcze gorzej. Gdy podczas grania więcej niż 3 razy przegramy daną misję, gra zaczyna świrować. Ścinanie gry, błędy graficzne oraz najbardziej wkurwiająca rzecz, ciągłe wywalanie do pulpitu. Czy wy też kochacie, gdy podczas grania w grę sama z siebie wyskakuje do pulpitu? W dodatku, gra okazała się tak zabugowana i niestabilna, że przy większych rozdzielczościach FPS i inne programy do nagrywania gameplayu świrowały. Czasem także zdarza się, że po zabiciu wróg po prostu stoi, jakby chciał się wyzrać, a nie mógł. Oprócz tego zdarza się w pewnych misjach, że nie możemy zabić wroga, dopóki nie zbliżymy się do niego dostatecznie blisko. Podsumowując, omijajcie ten syf szerokim łukiem. Grafika przypomina gry z roku 2000. Grywalność nie istnieje, misje są powtarzalne, a alarmy wkurwiają jak mało co, więc radzę wam, jeśli chcecie zagrać w dobrą strzelankę, skradankę, kupcie Sniper Elite. A teraz czas na oceny. Grafika. 1. Audio. 1. Grywalność. 0. Ogólna ocena. Pierdolony zero.